Cześć, ja jestem Cypher, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na kanale, jaką będzie Zagrajmy w Assassin's Creed Liberation. Przeszliśmy już kilka części Assassina, więc stwierdziłem, że zajmiemy się teraz tą odsłoną serii, będziemy grać jako Assassinka Evelyn the Grand Pre. Pierwotnie ta część ukazała się na przenośną konsolę PS Vita, ale my teraz mamy możliwość zagrania na PS4, dlatego, że została odświeżona wersja ta, plus odświeżona została wersja Assassin's Creed 3, którą już mogliśmy oglądać, mogliście oglądać na kanale. Dzisiaj zajmiemy się tą serią, tą częścią Assassin's Creed'a. Mam nadzieję, że będę się świetnie bawić, a was zapraszam do oglądania. Nie przedłużajmy, jedziemy od początku. Zobaczymy, co to będzie, bo pierwszy raz w ogóle będę grać w tą część Assassina. Nie miałem możliwości ani zagrania na PS Vita, ani na wersji HD na PlayStation 3. Zobaczymy, jak będzie mi się w nią grało. No. Od razu mówię, że gramy w tą część po polsku. Dlatego, że po prostu no wyszła po polsku. Na PS3 wyszła po angielsku i chyba na Vicie też byłam po angielsku, o ile się nie mylę. Tak, chyba tak. Dajmy sobie tryb historii. Mam tam coś rozpoczętego, ale zacznijmy sobie jeszcze raz. Musiałem po prostu sprawdzić wcześniej, jak będzie mi się grało. Dobra, damy sobie to. I jedziemy. Connect with the past. Relive history. Using Abstergo's incredible research into genetic memory, Animus gives you the chance to game within the past. The product you have purchased allows you to access the memories of Evelyn de Grandpré, an 18th century assassin caught between two worlds, fighting to find her true purpose. Make history yours. History is our playground. Animus. No dobra. No my tutaj teraz mamy jakieś czytywanie Animusa? Cokolwiek? Nie wiem, nie mam pojęcia. Trochę poczytałem na temat tej części Assassina i wiem, że ona dzieje się chyba w tym samym czasie co Assassin's Creed 3. I chyba będzie możliwość poznania Conora Kenwaya. Ale nie jestem pewny. Dobra, zamykam się, oglądamy filmik. Chyba młoda Evelyn. No dobra. Gdzieś byliśmy. Chyba Evelyn ze swoją matką. Złap kurczaka. Dobra. Od razu mówię, no jest to remaster z PS Vity, więc nie spodziewajcie się jakiegokolwiek szału od strony graficznej. Ale to no mi osobiście nie zależy na grafice, a na fabule. Ja tutaj mam nadzieję, że będzie naprawdę świetna fabuła w tej grze. Dobra. Mamy dalej. Dlaczego on kopnął tego kurczaka? Handlarze niewolników. Okej. Żeby Evelyn zgubiła matkę? Tam idzie. Ale tutaj stoją straże. To chyba będziemy musieli się jakoś dostać między. Obejść straże przez tylne podwórko. No dobra. Mamy podpowiedź, że możemy się tędy udać. Pewno jeszcze nie możemy chodzić.
ścianach, po drzewach, po budynkach łazić nie możemy, więc my się na razie udać po ziemi. Tak, idźmy do naszej matki. Mamy ją tutaj. Interakcja. Mamo! Pardon, madame. You there! Bantling pest! I'll have you arrested! O, nie znaleźliśmy matki. A to dziwne. Że ją całkiem straciliśmy. O, tu już chyba jest dorosła. Trzeba jakby przejść w pozycję parowania i odbijać ataki wroga. Wow. Dobra. Dobra, musimy sparować. Hej! Wow. No, uderz. Dobra, jest, mamy to. A, musimy lekko kliknąć, żeby kontrować, bo ja przytrzymałem przez przypadek kółko. No. Patrz z handlarzami, co? Jeszcze jeden? Jeszcze jeden, no chodź. Możemy go zabić na ziemi? Chcemy! No i zabity. Ouu. Co mu się dzieje? A to dziwne. Aveline? Mon chéri, you were shouting again. Was it the nightmare? Oui. Only a dream. I'm sorry to have woken you. Ma chérie, never apologize. A mother worries, even a stepmother. Thank you. A to jest jego. Widzicie, przyzwyczajenie z innych asasynów, że graliśmy facetami. No, oprócz Assassin's Creed Odyssey oczywiście. Do you worry too? Did you forget me? Ciekawe, gdzie ona się podziała. What are you doing? In any case, the night has better uses than sleep. Mhm. Okej. Okay. Mamy swój strój asasyna. No ładnie. A nie mamy kaptura? Chciałbym mieć kaptur. To było takie, wiecie, w miarę... Ja lubię bardzo biegać z kapturami asasynia. Iść do gołębnika, dobra. Możemy tak biegać, dobra. Trzymaj R2 i X, okej. Okay. Pierwszy skok wiary w grze. Interakcja. We have uncovered news of a plantation from which slaves are vanishing. The owners reported their escape, but our network can find no trace of them. If you don your slave guise, perhaps you can investigate this mystery from within. A dressing chamber has been prepared for you in a strategic location. From the top of the cathedral. Ze szczytu katedry. Dobra, przejść na punkt widokowy do dzwonnicy. Dobra, no to biegnijmy. Nie muszę pewnie na razie nic przytrzymywać. Bo wystarczy, że będziemy biec. Dobra, ale gdzie jest ta? Aha, to jest tam. Okej. Okay. Co ja się tak spinałem? Dobra, teraz tutaj musimy. Okej. Okay. Gdzie teraz? Tam. Dobra, i teraz tu. Musimy wskoczyć. Na razie się nie trzeba puszczać.
Dobra, mamy to i teraz tutaj chyba do góry, tak? Tu do góry. Tu możemy wejść? Okej, tu możemy, ale tu pewnie nie przejdziemy. Dobra, no to czyli może od tej strony wejdziemy, tak. Dobra, wchodzimy na górę. Czy Evelyn sama weszła? Evelyn. No. Och, tak, Ubisoft przedstawia. Uwielbiam po prostu, w każdym Assassinie uwielbiam, jak wyskakuje Ubisoft przedstawia i Assassin's Creed. To jest po prostu cudowne. Ach. Ciary przechodzą, jak się takie coś ogląda. Szczególnie jak ktoś uwielbia gry z serii Assassin's Creed. Na przykład ja. Przybierz postać niewolnicy. Tutaj będziemy mogli przybierać jakieś postacie. Dobra, pierwsza synchronizacja w grze. Jedziemy. No świetnie to wygląda, naprawdę. Możemy sobie skoczyć. Poskacz. Okej. Wiesz, postać niewolnicy, czyli musimy... Aha, dobra, musimy iść do swojego domu? Przejdź do komnaty i naciśnij kółko. Okej. Co my tutaj mamy? Aven jest najsprawniejszą w walce we wcieleniu asasynki, którym może korzystać ze zdolności zabójstw serii. Asasynka zawsze jest otoczona rozgłosem i strażnicy szybko ją zauważają. Aby obniżyć rozgłos, asasynk należy przekupić skorumpowanych urzędników, używając dowolnego wcielenia. Asasynka może się swobodnie wspinać. Wcielenie damy. Jest słabe w walce i ma ograniczoną możliwość korzystania z broni i narzędzi. Dama jest w stanie zauroci i przekupić strażników. Rozgłos damy rośnie wolniej niż w przypadku innych wcieleń. O proszę. Aby obniżyć rozgłos damy, należy zwabić świadków, używając dowolnego wcielenia. Zabić świadków. Dama nie jest w stanie skakać, spinać się ani biegać sprintem. O kurczę, blaszka. Będziemy tutaj musieli wybierać jakieś wcielenia. Wcielenie niewolnicy jest słabe w walce i ma ograniczoną możliwość korzystania broni i narzędzi. Niewolnica potrafi wspinać się, tapiać się, przepraszam, w tłum i grupy robotników albo nosząc skrzynię. Aby obniżyć rozgłos niewolnicy, należy wgrywać plakaty z informacją o nagrodzie. Niewolnica może swobodnie biegać. Czyli, no, trzy różne wcielenia i... trzy różne umiejętności. Dobra, przybraliśmy postać niewolnicy. W plantacji zmiana dostawa to idealna przykrywka, by ukryć się w furze i siedzieć w powóz. Aha, dobra, gdzie jest ten powóz? Idź do bram miasta, tam musimy. Dobra, to idźmy. Mam nadzieję, że tutaj na razie nikt nas nie będzie atakować. Dobra, niewolnica się może wspinać, to spoko. No powiem wam, że już mi się zaczyna podobać ten asasyn. A będzie ciekawy. Możemy tędy wejść? Możemy, nie będziemy już łazić jakiś... Nie, tutaj jest... Na dachu ktoś siedzi. Dobra, to skoczmy sobie i tędy przejdziemy. Tu mamy jakąś skrzynkę. Dobra, ta skrzynka jest po drugiej stronie, to nie będziemy jej na razie brać. Może... A, weźmy sobie. Jest blisko to. A weźmy sobie łup. Z okazji. To już myślałem, że coś stanie, ale dobra. Idziemy dalej do bram miasta. Widzę, że asasynka jest poszukiwana. Niewolnica ledwo. Dużo tych straży tutaj widzę, że jest. Dobra, jesteśmy u bram miasta. Co dalej? Ukryj się w wozie.
No dobra. Jesteśmy w wozie. Co dalej, co dalej? Bez skrzynie i minstraże. Dobra, mamy. Podnieś skrzynki za pomocą przycisku. Dobra. Jak teraz wejdziemy, to straże nie powinni nas... Strażnicy wolniej wykrywają niewolnicę, jeżeli niesie ona skrzynię. Możemy przejść tędy? Możemy, oni nas puszczą. Dobra, musimy dojść tam. No przepraszam za mój głos, ale naprawdę coś się, kurczę, źle się czuję. Wejść na plantację, porównanie z niewolnikami. Czyli tam musimy, tak? A, zanieśmy ten przedmiot. Nie wiem, czy możemy biegać, jak niesiemy skrzynkę. Ale lepiej nie, bo na razie nas niewolnicy tutaj obserwują. On idzie za nami, dobra. Lepiej, żeby nie podbiegać teraz do niego. Who are you? How did you get past the guards? We have plenty of trouble here already. Don't need no more. I'm Adeline, a friend. Slaves have been reported escaped, but none has yet reached any safe house. My contacts fear the worst. If you're a spy, Aveline, you won't find no cause for persecution here. My brothers have vanished, then my aunt, today my youngest sister, Therese. They ain't escaped, as you say. They're taken. Besides, Therese would never survive on her own. I'll find her. If any have trodden through these fields, they must have left tracks. Wez mi się na dach dworu i przeszły jej okolice. No dobra. I co, tędy chyba musimy iść, tak? No tu widzę, że jest jakaś ścieżka, no to... To spoczko. Czy coś, ktoś nas będzie atakować? Chyba nie. Braliśmy te... Myślałem, że coś się popsuje i nie przeskoczę. My iść tutaj na dach? Dobra, to możemy przeskoczyć po drzewach? Możemy, no przecież podobnie do Assassin's Creed 3, że możemy po drzewach łazić. Hej! Dobra, zróbmy sobie synchron. I odszukajmy Teresę. Zbadaj stodołę, czyli tam. Jakbyśmy sobie nie skakali, tylko po prostu sobie przeszli przez dachy? Czy coś stanie, że ja będę sobie dachami biegać? Chyba nie, nie? Powinni nas jakoś zauważyć. Wrażenie, jakby on się na nas patrzał. Ale chyba się nie patrzy. Okej, okay. Interakcja. Czyżbyśmy znaleźli Teresę? Don't be afraid, Therese. I'm a friend. Who did this? Your master? No. This son. Oh, please help. Jego syn nam to, na, im to zrobił, I'll jej to you zrobił. You'll pay for this. I kolejna walka. Hurry! We've got rats in the barn. Alcz zatem. No okej. Okay. O, mamy ten. Mamy jakiś... Co to jest? Kurde. Tasak. Wow, ładnie. This nightmare. I can't take no more. His terror is over, Therese. Stay with me. We must hurry. Dobra, pośpieszmy się. Jedziemy. Czy ja mogę ich ograbić? A, pewnie. Coś głupy. A czemu nie? 42 kasy. Zawsze coś. Pieniądze 31. Co? Ile on tutaj ma pieniędzy? No? 54. No i widzicie, zawsze jakieś pieniądze. Ja mam takie jedno proste pytanie. No właśnie, ja miałem ekwipunek sprawdzić.
Ej, nie mamy. Co my tutaj mamy za w ekwipunku? Co to jest? Co to za toporek? Co to za tasak? Maczeta do trzciny cukrowej. A, no obrażenia 1, 3. A, i może to używać asasynka i może to używać niewolnica. Dama nie może używać, no. Tylko może używać asasynka. A ukryte tego ostrza wszystkie mogą. No to bardzo fajnie. Dobra, no to idźmy. My wyjść, odprowadzić teraz w bezpieczne miejsce. Dobrze. Czy już odprowadziliśmy ją w bezpieczne miejsce? Nie wiem. Evelyn, my daughter, wandering alone at dawn. Where have you been? After the nightmare, I went to take air. Dear stepmother, I'm grown now. You needn't worry for my safety. Teraz będziemy grać jako dama. Będziemy po prostu poznawać grę, tak mi się wydaje. Then to your reputation. Why must you be so headstrong? I wish you would. In truth, Madeleine, I'm in need of your assistance. I'm afraid it's urgent. What now? While walking, I was startled by cries of distress. Following them, I discovered a woman, a slave, badly wounded. Where is she? I will send help. She awaits in a wagon, outside, in the street. Evelyn! Don't be cross! I knew you'd know the thing to do. I couldn't risk leaving her to perish, or worse. Or worse! You have already sentenced her to persecution by your very impulsiveness. Very well. I will not turn my back now, not that you have left me much choice. I will see that she is treated in utmost discretion. Thank you, Madeleine. In the meantime, hurry to town and fetch her new traveling clothes. Go quickly. We have no time to lose. No dobra. Musimy uratować jeszcze tą... Teresę? Ale spróbujemy ją uratować w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. I słyszymy się w następnym. Na razie, trzymajcie się i... Hejka!